Teraz, drodzy Państwo, przejdziemy do tematu warsztatu beton. Jesteście podzieleni na 13 grup. Czy wszystkie grupy są obecne? Uwaga! Od tej pory daję Wam około 15 minut. Jeżeli... 20? Tak? Dobrze. No to nie będzie 20. Zaczęliśmy później, dlatego chciałam, ale... jest okej. Dobrze. 20 minut, moi drodzy. Będziemy Wam pomagać w rozbrojeniu tych tematów. Grupy od pierwszej do czwartej, czyli od góry idąc, przedstawiacie nam plusy i minusy przystąpienia Polski do strefy euro. Grupy od piątej do ósmej, plusy i minusy istnienia jednej globalnej waluty. Może być to bitcoin, może być to dolar amerykański, może być to euro, a może być to kosmiczna waluta, którą właśnie dzisiaj wymyślicie. Plusy i minusy istnienia jednej waluty w kraju. Jesteśmy gotowi? Jeżeli będą pytania, będę do Was podchodziła, będę próbowała moderować tak samo jak wolontariusze. Czas start. Thank you.